Keto Wtorek, odcinek 86. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, ostatni odcinek Keto Wtorku. Oczywiście w tym roku 2020, bo już się nie mogę doczekać tego, jak w 2021 się zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ten nowy rok będzie normalny, bardziej niż ten teraz, chociaż ja właśnie o tym podsumowaniu ubiegłego roku pod kątem głównie keto i też o planach na rok 2021 i już na styczeń tego roku, które być może Was zainteresują. Także zapraszam. Nie wiem, czy Wy też macie takie wrażenie, ale dla mnie ten rok, który właśnie się kończy, bardzo wiele rzeczy mi totalnie w głowie pozmieniał. Rzeczy, które wydawały mi się niemożliwe, okazały się jednak możliwe do wydarzenia się. Rzeczy, które miałam zaplanowane, że zrobię, okazało się, że bardzo wielu z nich nie zrobiłam. No i myślę, że był to trudny rok. Zdalne nauczanie, siedzenie z dziećmi w domu, izolacja itd., itd. No, to nie są proste tematy i myślę, że wszyscy sobie życzymy tego, żeby w tym nowym roku było właśnie normalniej. Natomiast ja nauczyłam się też dostrzegać, to znaczy w sumie nauczyłam się już tego kilka lat wcześniej, ale teraz jeszcze bardziej dostrzegam te małe rzeczy, z których mogę się cieszyć. I przede wszystkim chciałam Wam podziękować za to, że tutaj ze mną na tym YouTubie jesteście, bo jest nas już ponad 10 tysięcy, w tym roku przekroczyliśmy 10 tysięcy. Dla kogoś może to być mało, ale ja naprawdę jestem dumna z tego, jak ten kanał się rozwinął, bo dostaję bardzo dużo wiadomości od Was, współpracuję z wieloma osobami indywidualnie i po prostu wiem, że te treści, którymi się dzielę, są dla Was wartością i pomagają Wam nie tylko schudnąć, ale również po prostu odzyskać lepsze samopoczucie, czuć się lepiej z samym sobą. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy i po prostu dziękuję, że jesteście, że dzielicie się tymi treściami z innymi i że po prostu też właśnie mówicie dobrze o keto, czyli w odpowiedni sposób innym ludziom, bo dieta keto robi się coraz bardziej popularna i mnóstwo głupot krąży gdzieś tam wokół nas, a przez to między innymi, że zależy ludziom coraz bardziej na podniesieniu własnej odporności i zaczynają o tym myśleć, no to jak już nawet pokazały badania w marcu 2020 roku, pojawił się właśnie na PubMedzie publikacja naukowa pokazująca, że rzeczywiście te komórki odpornościowe, limfocyty T, jeżeli jesteśmy na keto, no to są dużo lepiej wytwarzane i w ogóle układ odpornościowy o wiele lepiej pracuje, więc dużo osób zaczyna się keto interesować, więc bardzo Was proszę, bądźmy w tym nowym roku takimi dobrymi informatorami, osobami, które rzeczywiście mówią prawdę o keto. Wiadomo, że każdy z nas ma swoją prawdę i też pamiętajmy, że keto nie jest dla każdego i to, że mamy ciała ketonowe we krwi, to jest najważniejsza rzecz na świecie, bo takiej ortodoksji ja też bardzo nie lubię. Z takich moich jeszcze prywatnych rzeczy, które zrealizowałam, to przede wszystkim no, jesteśmy w nowym domu i powiem Wam, że ta budowa pochłonęła nam najbardziej masę czasu, energii i wszystkiego. Mega się cieszę z tego, jak to wszystko się ostatecznie potoczyło, ale nie było łatwo. Dlatego też pewnie w przyszłym roku na kanale, tak jak zresztą już o tym z Wami rozmawiałam, będzie też trochę takich domowych treści, bo sporo rzeczy, które tutaj wprowadziłam, myślę, że warto sobie je przemyśleć też pod kątem zdrowia, samopoczucia dobrego itd., jeżeli kiedyś byście się budowali. Natomiast powiem Wam też, jak ogromną rolę w naszym życiu odgrywa stres i to często ten, który po prostu jest z nami, a nawet sobie go nie uświadamiamy. Jak się teraz okazuje, ta budowa i ta przeprowadzka było to dla mnie dość duży stresor. Mimo, że wszystko miałam w głowie poukładane, to odkąd się wprowadziliśmy do domu, mi bardzo wiele problemów zdrowotnych, które jakimś trafem się pojawiły w zeszłym roku, po prostu minęło. Słuchajcie, ja miałam ogromne problemy skórne. Zresztą tam gdzieś o nich Wam mówiłam. I mimo, że nie zmieniałam przez ten czas żywienia, że jakby cały czas staram się dbać o siebie, to no, nie było momentami łatwo.
I powiem Wam, że po prostu to wszystko w momencie przeprowadzki, to tak jakby to była jakaś po prostu magiczna chwila, po prostu tak diametralnie mi się poprawiło zdrowie i wróciłam jakby do tego mojego normalnego stanu. Z rzeczy fajnych, ale też takich, które zmodyfikowałam, to jest trening, bo postanowiłam sobie, że jak już mam tutaj swój pokój sportowy i będę rzeczywiście trenować, i chciałam sobie narzucić takie jak dawniej, takie mocne treningi, długie, coś typu crossfit. Natomiast okazało się, że to już nie jest ten etap i po prostu na przykład cały grudzień chyba nie opuściłam ani jednego dnia treningów, a ja trenuję 7 dni w tygodniu, ale to dlatego, że trenuję po prostu po 15 minut. Czasem jestem na ergometrze przez 15 minut, a czasem jest to trening siłowy i okazało się, że nie 60, a te 15 minut dla mojej głowy i dla mojego ciała to jest optimum, więc tutaj też te moje plany zweryfikowałam. Morsowanie to jest kolejna rzecz, którą przetestowałam, bo przez ostatni miesiąc chyba tylko 4 razy nie byłam w mojej zamrażarce i też niesamowicie pozytywny wpływ ma to na mnie i przede wszystkim, słuchajcie, na moje samopoczucie, na moją energię i motywację, ale o morsowaniu to już dużo też w tym roku było. Natomiast pod kątem keto powiem Wam o czymś, co tak mnie skłoniło ostatnio do refleksji, bo bardzo wiele podopiecznych trafia do mnie z pierwszym głównym celem schudnąć. Oczywiście mówimy też o zdrowiu, no bo wiadomo, każdy wie, że to jest ważne, ale schudnąć. I rzeczywiście, nieraz udaje się to po prostu i bardzo szybko są te efekty, ale nie zawsze. Czasem mamy na tyle popapraną przeszłość, odchudzamy się po prostu latami, mamy rozwalone hormony, jesteśmy po prostu chorzy, że nie tak łatwo jest od razu schudnąć. Natomiast to, że ketoza pomaga nam te wszystkie rzeczy wyprowadzić i to, że nieraz te osoby, nawet pracując ze mną, nie mają minus 20 kg w miesiąc, ale cieszą się z tych innych rzeczy, które zaczynają zauważać, bo okazuje się, że to nie ta waga jednak jest najważniejsza, a dużo lepsze samopoczucie, brak mgły umysłowej, poprawa nawet taka wręcz na poziomie takim psychicznym, psychologicznym, bo przecież keto i to, że ciała ketonowe są w naszym, jakby żywi się nimi nasz umysł, niesamowicie zmienia jego pracę, więc bardzo, bardzo dużo tych korzyści, które odnosimy, poza tym pracujemy też z własną głową, a ja zawsze mówię, wszystko, także zdrowie, zaczyna się w głowie. Więc bardzo mnie cieszy to, że zaczynamy jakby sobie to wszystko przewartościowywać i widzimy progres, który nie zawsze jest taki, jak sobie to na początku założyliśmy, ale jednak jest to progres i jest to piękne. Jeżeli chodzi o plany na rok 2021, nie wiem, jakie są Wasze, ale Wam życzę tego, żebyście zaakceptowali siebie i tak z otwartą głową podeszli do tego, co przyniesie nowy rok. A jeżeli czegoś w sobie zaakceptować nie możemy, no to po prostu to zmieńmy. Jeżeli chcielibyście razem ze mną albo ponowić, bo święta już zostawmy, to było, nie rozpatrujmy tych ciast, pierogów itd., itd., to nie kilka dni w roku nas definiuje, ale to, co przez cały ten rok robimy. Więc jeżeli chcielibyście rozpocząć ketoadaptację, albo ponownie, albo po raz pierwszy, razem ze mną, to w styczniu będzie ku temu okazja. Ja wiem, że ja już to długo obiecywałam. Natomiast pojawi się mój kurs Keto Start. I naprawdę, słuchajcie, jestem z niego dumna, bo po pierwsze, będzie to naprawdę taka piguła najważniejszych informacji, bo wiadomo, możemy przeczytać masę książek, jest masa informacji dostępnych w internecie, ja również w Keto Wtorkach staram się z Wami dzielić wiedzą, ale czasem ciężko jest wyciągnąć to, co jest na początku najważniejsze, bo po prostu się tym zawalimy i już nic nie wiemy. Więc to jest po pierwsze. Natomiast przede wszystkim to, czego moim zdaniem brakuje, to praktyka. Przejdziemy ketoadaptację wspólnie, krok po kroku. Naprawdę przygotowałam i przygotowuję, bo już jeszcze kończę, trzymajcie kciuki, ten kurs w ten sposób, żeby to naprawdę był po prostu taki krok po kroku, step by step. Razem przechodzimy tą ketoadaptację przez 4 tygodnie, tak że masz po prostu wszystkie narzędzia, wszystką wiedzę, która Ci jest potrzebna i dodatkowo motywację i pracę z głową, bo ja też na to stawiam. No i to, co jest według mnie mega atutem tego kursu, to plan żywieniowy,
I ja zawsze mówiłam, że no ciężko mi jest Wam na kanale tutaj doradzać, co macie tak dokładnie jeść, bo ja układam indywidualne jadłospisy dla moich podopiecznych i jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym dwóm osobom wysłała taki sam jadłospis. Bo to są preferencje smakowe, to są różne nietolerancje, alergie, to jest nasz styl życia, który też wymusza albo wręcz powinien jakby wskazywać na to, co powinniśmy jeść i kiedy. I naprawdę jak... To jest bardzo indywidualne. Żeby jadłospis był dobrze dobrany, on musi być totalnie zindywidualizowany. Natomiast, nie będę Wam teraz zdradzać szczegółów, ale to, co przygotowałam, jest naprawdę jak na to, że po prostu będzie dostępne dla wszystkich osób, które zdecydują się na kurs Keto Start, to jest naprawdę zindywidualizowane. I naprawdę z tego jestem mega dumna, więc ja już się nie mogę doczekać premiery. Mam nadzieję, że ona będzie w styczniu i że nam się tutaj nic nie sypnie. Także jeżeli byście mieli ochotę, to już teraz Was zapraszam. Będę o tym mówić na spokojnie. Na pewno dotrze do Was ta informacja, jeżeli tutaj jesteście częścią mojej społeczności na YouTubie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, a jeżeli nie, to po prostu kliknijcie, subskrybuj, dzwoneczek i będziecie na bieżąco. Natomiast jeżeli w ogóle nie jest Wam w tym momencie z keto po drodze, to też to jest ok. I to nie jest tak, że każdy ten rok 2021 musi po prostu zacząć od wchodzenia w ketozę. My tego na pewno nie będziemy robić od 1 stycznia, bo z mojego doświadczenia wiem, że to, co się zaczyna 1 stycznia, to bardzo często nie dotrwa do końca. Także dajmy sobie parę tygodni na rozbieg. No i mam nadzieję, że część z Was ze mną tą przygodę zacznie. To jest moje podsumowanie tego roku. Pochwalcie się w komentarzu, co się Wam czasem mimo wszystko udało zrobić, a w zasadzie nie udało, bo to się nie udało, tylko Wy to zrobiliście i dokonaliście. I jakie macie plany na ten przyszły rok? Bardzo chętnie o tym poczytam i oczywiście będę Wam w nich kibicować. A to, o czym powiemy publicznie, to ma zdecydowanie większą moc sprawczą, no bo wtedy stara się nasza głowa bardziej dowieść to, co sobie obiecaliśmy. No dobrze, moi drodzy, to ja już się nie mogę doczekać tego naszego nowego roku. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w 2021. Cześć!